Oto most na Pragę, bądź jak niektórzy nazywają kładka pieszo-rowerowa do Śródmieścia. Jak wygląda inwestycja i co tu się aktualnie dzieje, bo widać, że już barierki się pojawiają na samej konstrukcji? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz i zapraszam już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tutaj prosto z nad Wisły, z części śródmiejskiej jeszcze w tym miejscu. I proszę bardzo, w tym oto i miejscu powstaje most pieszo-rowerowy na Pragę, bądź jak niektórzy nazywają kładka pieszo-rowerowa. Most łączy Śródmieście i Pragę Północ, jak widzicie na załączonym obrazku. Natomiast sama konstrukcja jest już od dłuższego czasu gotowa, co widać na załączonych ujęciach. Choć jeszcze nie wszystkie podpory są faktycznie w nurcie rzeki, tylko łącznie jeszcze są tutaj faktycznie w elementach wygrodzonych, to już jedna podpora jest faktycznie w wodzie. Znaczy stoi w nurcie, bo wszystkie są w wodzie, a jedna jest faktycznie już stoi w nurcie. Z kolei tutaj dalej widzimy krzyżulec, który został zamontowany, właściwie krzyżulce, których tutaj jest kilka. No i dalej widzimy już sam most i przyczółek po stronie praskiej. No i też się znajduje po lewej stronie pochylnia, która powstała, aby na tę dziką część bulwarów, a właściwie Pomorza, można było zejść od strony praskiej. I tak to tutaj wygląda i tak się prezentuje, a ja wam opowiem dzisiaj o tym, co się dzieje aktualnie na budowie i co aktualnie tutaj jest planowane. To tak, sama most, jak widzicie, wygląda jak na załącznym obrazku. Sama konstrukcja jest gotowa mniej więcej aktualnie już w 89%. Jest długi na 450 metrów, ma różne szerokości, dwie strefy wypoczynkowe i 8 żelbetowych podpór, które się znajdują częściowo w formie przyczółków, częściowo w wodzie, a częściowo na lądzie, jeżeli chodzi o część praską. Sama konstrukcja, jak widzicie, tak wygląda. Nie jest to prosty most. On skręca w lewo, w prawo i tak dalej. Są strefy poczynkowe i na całym moście będzie obowiązywać strefa ciągu pieszo-rowerowego, więc wszędzie będą mogli i towarzyści, i piesi z wzajemnym poszanowaniem się tędy przemieszczać. Jak z tym jest, to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Nie ma tego niestety, no ale dobra, mniejsza z tym, faktycznie tutaj most powstaje, to tutaj też na samym końcu w tym miejscu się rozchodzi i tu ma powstać z kolei też jeszcze przejście naziemne przez jezdnię. To przejście ma być budowane niedługo, w sensie ma się rozpocząć najprawdopodobniej w najbliższym miesiącu i tutaj to właśnie w tym miejscu, gdzie są aktualnie te światła, będzie się znajdować nowe przejście dla pieszych przez te trzy jezdnie z przejazdem rowerowym w ulicy Karową, aby można było z samego mostu przedostać się na drugą stronę w kierunku Starego Miasta. Szkoda, że nie będzie tutaj przejścia ani górą, ani dołem, ale o tym już mówiliśmy nie jeden raz. Chodziło o to, że most byłby sam zbyt wysoki, byłoby kiepskie schodzenie na same bulwary i chodziło o to, żeby po prostu to w ten sposób wyglądało i żeby nie było na pewno wind, bo jeżeli ma wind, to nie ma co się zepsuć, chociaż sama konstrukcja wspina się do góry, bo jak miałem okazję już innym iść i przechodzić chociaż kawałek, to faktycznie wchodzi się pod górkę. No, to troszeczkę to jest odczuwalne. Ale dobra, co się dzieje faktycznie teraz na budowie? To tak, w tym miejscu po pierwsze możemy zobaczyć, że jest dosyć wysoki stan Wisły, bo schody są już w wodzie. Następnie możemy zobaczyć, że cały czas ma przejścia przez bulwary, ale prace tutaj już faktycznie w tej części są na wykończeniu. W sensie tutaj już faktycznie widać, że już dużo im nie pozostało do ukończenia. Muszą tylko i wyłącznie posprzątać i faktycznie wykończyć tę przestrzeń, co jeżeli chodzi o wykończenie w tym miejscu się już odbywa. Elementy drewniane będą musiały być odtworzone, więc to aktualnie jest tutaj realizowane, więc część pod mostem po stronie bulwarów całkiem dobrze się prezentuje. Tutaj wygrodzenie jest mniej więcej w starym miejscu i miejmy nadzieję, że niedługo już faktycznie ta przestrzeń wróci i będzie mogła być użytkowana nie tylko i wyłącznie przez wszystkie osoby spacerujące, ale również przez dzieci, które tutaj właśnie będą mogły się bawić w tych atrakcjach, które zostały na ten czas wyłączone z użytkowania na bulwarach. Z kolei przejścia w tym miejscu zupełnie w tym momencie nie ma, jest tylko dojście do przystanku autobusowego i dalej nie ma przejścia. Nawet wam nie proponuję iść tym krótkim, wąskim poboczem wzdłuż placu budowy, bo po prostu jest to niebezpieczne, bo tu jest dosyć duży ruch i zazwyczaj samochody jeżdżą szybko, często.
No i tutaj w tym miejscu w ogóle się kończy to pobocze, więc jest już w ogóle dramat, więc niestety nie jest najlepiej. Z kolei na samej konstrukcji mostu po pierwsze możemy zobaczyć, że już pojawiają się elementy, które łączą sam most z przyczółkami, jeżeli chodzi o nawierzchnię. Nawierzchnia też na moście jest już, się pojawia na większości samego obiektu i barierek jest coraz to więcej. Tu już teraz widzimy, że faktycznie barierki zostały podniesione, wyniesione. Pomiędzy tymi barierkami, tam gdzie też nie widzicie, będą później takie siatki zamontowane. Więc będzie dosyć ciekawie to się prezentować. Z kolei teraz możecie popodziwiać, jak będą wyglądać widoki z tej najbliższej części samego mostu, gdzie już miałem okazję teraz być. No to oczywiście są ujęcia z drona, ale jestem na wysokości mniej więcej głowy ludzkiej, więc w ten sposób możemy popodziwiać i zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście im dalej, tym lepsze widoki. Jeżeli komukolwiek uda się uchwycić na moście, żeby być samemu, nie wiem, czy to w nocy, czy zimą, czy cokolwiek, to faktycznie naprawdę ładne będzie można sobie zrobić zdjęcia z horyzontem Warszawy w tle. Zresztą za chwilę to zobaczycie na ujęciach. Ładne miejsce do robienia sobie zdjęć. Niestety nie w tłumie, bo nie ma jakichś takich też wysięgników czy wyjść w bok, co może by się przydało do jakichś ładnych zdjęć. Ale no cóż, jest jak jest, całkiem ładnie to i tak wygląda, no i widoki i tak na boki będą wspaniałe. Czy to na Most Świętokrzyski, czy na Śląsko-Dąbrowski, będzie można naprawdę całkiem ładnie sobie popatrzeć. Dalej mamy pierwszą strefę wypoczynkową i ta strefa wypoczynkowa, jak widzicie, jest oczywiście na bazie drewienka, więc to mi się podoba. Są takie trzy półki, na których będzie można sobie usiąść i się oprzeć. Na górze będzie jeszcze wychodzić element monitoringu, którego jeszcze tutaj w tym momencie nie widzimy. Natomiast samo oświetlanie będzie tak samo zrobione jak na moście północnym, jeżeli chodzi o tą część pieszo-rowerową, czyli nie będzie latarni wystających, tylko wszystko będzie oświetlane ze samych balustrad, więc to jest chyba na dosyć duży plus, bym powiedział, tutaj to jest zrealizowane. No i na kolejnym odcinku już możemy zobaczyć, że faktycznie same barierki już mniej więcej wszędzie są. Jest też ta siatka zamontowana, dlatego nie przeleciałem przez nią. No wiecie, jak już jest siatka, to nie przelecę przez to, no ale widzimy, jak to wygląda mniej więcej w tym miejscu. No i barierki są mniej więcej na wysokość pasa, z tego co mi się wydaje, w sensie tak na szybko obliczając wysokość przy osobach, chociaż tutaj jak patrzę na osoby, to faktycznie jest mniej więcej nawet na wysokość rąk, więc może nawet i lepiej. Także nie będzie, będzie to dosyć wysoko, więc będzie tutaj to gwarantować dosyć wysokie bezpieczeństwo. Też miło, że nie ma takiej pełnej zasłony, jeżeli chodzi o te barierki. Znaczy wolałbym oczywiście osobiście, żeby to były szyby, a nie siatki, bo by to lepiej wyglądało. Natomiast miło, że będzie cały czas można obserwować to, jak to wygląda z tej perspektywy. Jakby były te szyby, to też by wiatr przez to nie przewiewał, więc byłoby może trochę lepiej. Z kolei w tym miejscu już teraz docieliśmy do drugiego miejsca odpoczynku. To miejsce jest dużo szersze. Po lewej stronie widzimy krzyżulce, które właśnie w tym miejscu łączą tą całość. Krzyżulec tutaj był montowany, to był ten element historyczny, czyli najwyższy element samej konstrukcji, który został zamontowany i na nim wiecha mogła być powieszona. No i tutaj, jak widzicie, są te trzy części, które się rozdzielają. Przez jedną i jeszcze drugą przeleciałem, za chwilę zobaczycie na ujęciach. Tutaj jeszcze widzimy elementy łączenia z zewnątrz, więc co jeszcze będzie musiało być wszystko pomalowane, żeby po prostu ukryć tego typu elementy, żeby to się ładnie komponowało, jeżeli chodzi o całość. A od dołu same konstrukcje, jeżeli chodzi o most, to już są właściwie de facto rozbiórki, wzmocnień gruntu i pozostałe elementy, które były tylko i wyłącznie tymczasowe. Tu wszystko jest właściwie już sprzątane, co można zobaczyć de facto na tych ujęciach. I tutaj patrząc od drugiej strony widzimy, że przez ten krzyżyk da się przelecieć. Tu jeszcze nie mamy w pełni wszędzie nawierzchni, która będzie ostateczna. No i na tym ostatnim odcinku też nie mamy jeszcze zamontowanych barierek, które są jeszcze montowane krok po kroku. Tu też jest zejście na sam plac budowy od tej strony. No i w tym miejscu, patrząc na sam koniec, przyczółek jest, pochylnia w tym miejscu już w miarę nawet z nawierzchnią się pojawia, bo jest już ta nawierzchnia zasypiana śniegiem i stąd będzie można właśnie zjechać na tą dziką część Wisły od strony praskiej, że tak to powiem. Tu też przy okazji jest planowana przebudowa ulicy Okrzei, ale to jest tak planowane na później, więc jeszcze zobaczymy, poczekamy, kiedy faktycznie rozpoczną się jakieś większe prace. Powiem tylko i wyłącznie tyle, że jest to planowane, aby stąd można było się dostać dalej do części centralnej Pragi w podobny sposób, jak ma to miejsce aktualnie na placu Trzech Krzyży, czyli głównie piesi, przynajmniej w założeniu, a samochody też oczywiście będą mogły tamty jeździć. Tu mamy trochę też barek na dole, które są schowane przy tej stronie budowy.
No i mostu, no i tak to się prezentuje patrząc z lotu ptaka. Widać jeszcze właśnie, że te potwory są jeszcze odcięte od samego nurtu. Najprawdopodobniej długo to będzie już składane i faktycznie wszystkie potwory będą w nurcie rzeki, bo sam most ma być niedługo oddany do użytku, czy też kładka. Bo sama konstrukcja ma być de facto oddawana w pierwszej połowie tego roku, a de facto przed wakacjami na pewno to się powinno wydarzyć. No i znając życie, to się wydarzy tak do kwietnia. Wszyscy chyba wiemy czemu. Ale dobra, sama konstrukcja w tym miejscu wygląda jak wygląda. No i zobaczmy sobie jeszcze raz na ostatni koniec, jak to wygląda patrząc od boku, czyli tutaj właśnie z tej perspektywy na całej długości. No, długi ten most. I na pewno długo będzie się przez niego przechodzić, zwłaszcza jak będziemy jeszcze się ekscytować i podziwiać widoki okolicy. Mam nadzieję, że niedługo może jakieś będzie wejście faktycznie, jak już wszystkie barierki będą gotowe, takie przejście po całej konstrukcji. Ja mam zaplanowane też parę ciekawych jeszcze ujęć z drona, tak, też bym się przeleciał przez ten dron, przez tę budowę dronem FPV, ale jeszcze zobaczymy, coś jeszcze nie latałem nad wodą i jeszcze nad tym się przygotowuję, ale na pewno jeszcze jak mi się uda, będę chciał zrobić jakieś ciekawe akrobacyjne ujęcia. Wiem, że te pierwsze ujęcia i zaraz zobaczycie ostatnie ujęcia wyglądają jak trochę z drona FPV, ale to są moim zwykłym dronem nagrane, jak zazwyczaj wam pokazuję te ujęcia w takim standardowym poziomie, ale spokojnie, filmów jeszcze z mostu na Pragę będzie kilka, bo sama inwestycja najprawdopodobniej się za szybko jeszcze nie zakończy, jeszcze później będzie wykończenie, trzeba będzie to jeszcze jakoś podsumować w całości, jeżeli chodzi o tą inwestycję, więc na pewno jeszcze trochę pokażę, no i na pewno jeszcze w trakcie budowy będę chciał się przez niego przelecieć tym dronem FPV, bo to będą jedyne takie ujęcia, kiedy faktycznie nikogo nie będzie na samej konstrukcji, a później to będzie dosyć trudne do zrealizowania w bezpieczny sposób, więc na pewno coś tu jeszcze będę chciał wykombinować, dosyć ciekawie to wam wszystko pokazać. Tymczasem, jak widzicie, od dołu też sama konstrukcja jest już mniej więcej ładnie połączona, pomijając tą część bardziej bliżej strony pranskiej. No i mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w skrót i ten dziwny dzwoneczek. No i zachęcam was jak zawsze też również do zostania patronami, a więc nasza dzięki wam te wszystkie filmy mogę realizować, czy też właśnie latać do MFV po różnych tego typu inwestycjach. Tutaj jak zawsze musiałem uzyskać pozwolenie od służby ochrony państwa, dlatego ten film pojawia się dopiero w tej części miesiąca, ale w najbliższych dniach jeszcze zobaczycie film od Stasi Łazienkowskiej, co tam się jeszcze dzieje na wiaduktach na Agrykoli, co się dzieje na placu na Zdorzu, bo się pojawiły dwa szyby windowe, jak tam parking pod placem Powstańców Warszawy i co tam się dzieje na Nowej Chmielnej, tramwaj do Wilanowa, też prężnie będzie nagrywany w najbliższych dniach. No i oczywiście na sam koniec miesiąca pokażę wam Warszawę Zachodnią. Bo jakby co to byłoby za miesiąc bez Warszawy Zachodniej. Ale to jeszcze za chwilę. No i w najbliższych miesiącach będę w Krakowie, w Łodzi i w Olsztynie. Do zobaczenia. Cześć!